jeszcze przed startem tego filmu chciałem zaprosić was na live'ika, który odbędzie się dzisiaj o 19.00 na moim głównym kanale. No i będę na nim oceniał wasze konta w Brawl Stars, dokładnie. Będziecie mieli szansę, żebym ocenił wasze konto. Więc koniecznie wbijajcie na live'ika godzina 19.00, właśnie kanał Tori. Siema, siema, tutaj Tori. Chcieliście, żebym powiedział wam topkę moich ulubionych postaci w Brawl Stars. No i zdecydowałem się, że właśnie nagram taki odcineczek. I w tym filmie pokażę wam top 6 postaci w Brawl Stars, które najbardziej lubię. I tutaj już kolejność będzie miała znaczenie. Będę pokazywał od 6 do 1 miejsca. Pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Ja tutaj mówię to, co moim zdaniem jest najlepsze. Każdy z was na pewno będzie miał jakieś inne zdanie i inną swoją topkę, więc możecie napisać swoją topkę też w komentarzu. Wtedy postaram się przeczytać i przypiąć wam serducho. Oprócz tego koniecznie oglądajcie do końca, bo myślę, że moje wybory będą ciekawe. No a teraz nie przedłużam, no i widzimy się już po intrze. A więc dobra, tutaj tak jak miałem już wybranego właśnie wcześniej Gale'a i on zostaje u mnie na 6 miejscu. Może po pucharkach tego nie widać, że go lubię bardzo, ale uwierzcie mi, że ja naprawdę uwielbiam grać tą postacią. Na przykład na tym Championship, co było właśnie wczoraj, w sumie nie wiem kiedy to wrzucę, ale chyba wczoraj jak wy to oglądacie, no to dzięki niemu w sumie właśnie miałem dużo winków, bo nie wiem, chyba zrobiliśmy 12, tak jest, zrobiliśmy 12 winów w tym wyzwaniu. I właśnie naprawdę grałem cały czas Gale'em prawie i mega kozacko mi się nim grało, ogólnie. Nie dość, że on mi się podoba z wyglądu to i ogólnie z grania, to jeszcze jest OP postacią. Ma bardzo fajny gadżet i star powery, ma fajnego skina. I co najlepsze, on jest dobry na no, praktycznie wszystkie tryby, serio. Gdzie byście mnie zagrali, to on się nada. Nieważne jaka mapka, on się nada. No jest naprawdę totalnym kozakiem i bardzo lubię nim grać. O, już, aj, myślałem, że zabiję. W ogóle ten skin jest też spoczko. I ten śnieżny, zwykły Gale jest ładny, i ten jest skin też kozacki. W ogóle tak trochę się jąkam, bo nagrywam to na spontanie, nic tutaj wcześniej nie przygotowywałem. Ale chcę wam pokazać, tak jak mówiłem, moją topkę. No i ten Gale jak najbardziej tutaj na 6 miejsce pasuje. Ała. Uwaga, uwaga, 5 miejsce, kto to będzie? Uwaga, uwaga. No tak, Nita. Wybieram tutaj Nitę. Ogólnie Nita to jest postać, którą chyba zagrałem najwięcej gierek, serio. Mam do niej też mega dużo skinów, bo sami tutaj widzicie, jest Panda Nita. To był mój pierwszy skin w ogóle w Brawlu i właśnie on był do Nity. Oprócz tego mam tutaj Koale Nitę, no to trzeba było wspomóc, wiadomo. Shibę Nitę mamy, Czerwononosą Nitę, no troszkę tego jest, jak widzicie. Weźmiemy sobie tutaj Shibę Nitę. I właśnie umieściłem ją w dzisiejszej topce głównie dzięki jej ultowi, tak to się chyba mówi, dzięki jej ultowi. No bo kurczę, ten misiek robi mega robotę, serio. No i fajne jest też to, że wiecie, że jej strzał nie zatrzymuje się na przykład na pierwszej skrzynce, tylko przelatuje dalej. Nie, to jest też naprawdę mega dobre, bo jakby się zatrzymywał na pierwszej i by nie przelatywał dalej, no to Nita by nie była taka dobra. A właśnie jako, że to tak przelatuje, to naprawdę bardzo ją za to lubię. No i ogólnie, gdyby ona miała jeszcze dłuższy zasięg, to już by w ogóle było, ale wtedy to była zbyt OP postać. Tak i tak jest kozacko i mi się to naprawdę mega podoba. No wiem, że już dodam się troszkę wrąbałem tutaj w dziwne miejsce, aczkolwiek no naprawdę uwielbiam Nitę i też jej gadżety i star powery są fajne. W sensie gadżet, bo ona ma jeden gadżet, ale dobra. Proszę państwa, 4. miejscówka i czas na pierwszą legendę. Jest to Kruk. Ostatnio mega fajnie zaczęło mi się grać Krukiem. W dodatku mam do niego gadżet, który chyba jest jednym z lepszych gadżetów. Naprawdę jest kozacki. No i aż przyjemnie się nim gra. Każdy kto ma Kruka to wie, że to jest taka inna postać. Nią gra się nietypowo i naprawdę aż chce się nią grać, bo to jest mega fajne, wciąga to. Nie dość, że szybko się chodzi tym Krukiem, co już w ogóle jest sztosem, to się tak fajnie zaraża. I serio, możemy sobie nawalać i uciekać. Tak się właśnie gra Krukiem, żeby jak najwięcej tutaj ludzi ponawalać, zarazić ich i uciekać, żeby samemu nie zostać. Ma troszkę mało życia Kruk, to prawda. Aczkolwiek to kurczę, jak on miał dużo życia jeszcze, to już w ogóle byłby nie do pokonania. I w dodatku jego ult, właśnie, jego ult jest tak dobry, no zresztą teraz go mam. Okej, możemy go sobie użyć, no każdy chyba zna ulta Kruka. No to jest przekozackie, no nic tylko nim grać. Gadżecik, no coś pięknego, ja bardzo lubię tą postać. I ostatnio nawet mi się spodobał ten biały skin do niego. Fight Crow po remodelu, naprawdę fajnie wygląda, bo wcześniej mi się nie podobał. No o Feniksie Crow to już nie muszę chyba mówić, to już w ogóle jest klasa. Uwaga, uwaga, numer 3 i tutaj będzie kolejna legenda. Tak jest, ja bardzo lubię grać legendami, wziąłem tutaj Leona. No Leon chyba najbardziej nahypowana postać w grze, praktycznie na początku każdy by ją chciał mieć. No kurczę, też chodzi szybko, co jest mega fajne i te jego strzały, tak przyjemnie się tym strzela, serio, jak widzicie jak rywal dostaje tymi pociskami, tymi shurikenami, to aż się uśmiech robi na twarzy, no tak jest przynajmniej u mnie. Jest to taki kameleon z lizaczkiem, no, no naprawdę kozacko, serio, uwielbiam Leona, bardzo się cieszyłem jak go dropłem, pamiętam. No i przyjemnie się gra Leonkiem, w dodatku można sobie fajnie używać jego ulta, czy nawet jego gadżetu, bo obydwoma można tak fajnie trollować, co jest przekozackie. Dobra, dobijemy sobie tego bula, czy nie? Chyba mi pitnie. No, raczej mi pitnie. Dobra, nie będziemy jakoś za nim golić. O nie, nie, no i sam tędy chyba. Ale jak wiecie, no Leon naprawdę
Mega, mega postać. Niektórzy już teraz sądzą, że jest trochę znerfiony, że jest słaby, że coś takiego, ale ja dalej bardzo uwielbiam nim grać. Drugie miejsce tutaj na pewno was zaskoczę, na pewno was zaskoczę, bo należy ono do Mortisa. Tak jest, wybrałem tutaj Mortisa. Mortis to jest mój pierwszy mityk, w ogóle to jest moja taka pierwsza, nie wiem. Ja go trafiłem jak miałem 1200 pucharków, więc jedna z pierwszych moich postaci. I jest to moja pierwsza postać, którą wbiłem na 20 rangę. I ja ją wbiłem wtedy, jak jeszcze było ciężko wbijać 20 rangi, jak system pucharków był całkowicie inny. Więc naprawdę no, i jeszcze patrzcie, mam tutaj różne skiny do niego, no w sensie różne, dwa skiny. Weźmiemy sobie tego Nightwish Mortisa. W ogóle jeszcze tutaj miałem powiedzieć o tym, o świetnym gadżecie. Spinner combo naprawdę jest sztosem. No i ogólnie no, no mega fajna postać. Wiecie, Mortis to jest taka postać dla mnie, bo nią trzeba wyczekać na okazję, podkradać na przykład power cubesy komuś. No wiecie o co chodzi, można sobie fajowo uciekać nim i mało kto was dogoni. W końcu jest coś takiego, że atakiem się biega, steruje się. To też jest takie dosyć ciekawe. No po prostu inna postać taka, nie jest ona typowa. No i dlatego na pewno ją tutaj wybrałem i bardzo lubię nią grać. Mortis to jest coś pięknego i też się nadaje na większość trybów. Może nie na wszystkie, aczkolwiek na większość trybów się nadaje. Więc Mortis jak najbardziej spoczko postać. Czekajcie, dojdziemy sobie kogoś. Oj, może być ciężko z strzelką na blisko, to ja bym nie radził. Chociaż możemy gadżety użyć. Okej, oj dobra, nie, Tori, już nie ośmieszaj się. I pierwsze miejsce, czyli tytuł mojego ulubionego zadybiarza. Mojego zadybiarza, którym najbardziej lubię grać, otrzymuje, no wy chyba wiecie kto. Wy chyba wiecie kto, na pewno moi stali widzowie wiedzą, to można też domyślić się po moich klanach, jest to Spike. Tak jest, ej, czajcie, że to jest jedyna postać, którą kupiłem. Tak byłem napalony wtedy, jak zobaczyłem jeszcze ofertę ze Spike'iem i z skinem Sakurą, że musiałem to kupić, serio. No to jest moja ulubiona postać w grze, no nie tylko ulubiona legenda, ale ulubiona postać w grze. Uwielbiam nią grać. Spike'iem chyba zrobiłem najwięcej winków w ogóle z wszystkich postaci, które mam. Naprawdę, Spike to jest coś pięknego. Tak fajnie można sobie celować tym jego właśnie tutaj pociskiem. W dodatku ulcik, ej, no jest taka przyjemność, jak się ult używa jego. No jego ulty to jest coś pięknego też. Dobra, no Spike, kozacka rzecz. Chciałem go zawsze wbić wyżej, ale jakoś nie miałem zbytnio czasu na grę. Może za niedługo, może to będzie pierwsza moja postać, którą wbiję na 25 rangę. Zobaczymy. Możecie napisać, czy coś takiego byście chcieli. Gadżecik też jest w sumie spoko. Star Power nie jakieś mega silne, ale są ok. No naprawdę, moim zdaniem w ogóle Spike to jest najlepsza legenda. No z Crowem są blisko siebie moim zdaniem, aczkolwiek Spike jeszcze jest minimalnie lepszy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, jeszcze raz powtarzam, że to było tylko i wyłącznie moje zdanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subika, wbijajcie na wszystkie social media, które są podane w opisie. No i trzymajcie się, do następnych filmów. Elo!